Dzień dobry, bracia i siostry. Dawno bardzo nas nie było. Oj tak. Chociaż dużo się dzieje ostatnio, nawet chyba za dużo. Tak właśnie widzimy, że chyba za dużo. No, więc przepraszamy, że nas nie było. Miło, że jeżeli z nami jesteście, to nam bardzo, bardzo miło. Jesteśmy teraz w Elblągu. I mamy tutaj dzisiaj uwielbienie. Za chwilę jedziemy na nie, no ale mamy chwilę przerwy, więc trzeba nagrać antidotum na jutro, więc nagrywamy. Pierwszy fragment mamy dzisiaj, bo dzisiaj jest w ogóle święto świętego Kazimierza Królewicza. Jest on będą dwa czytania i mamy pierwsze czytanie z Syracha z 51 rozdziału. Posłuchajcie. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się me serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Z nią od początku otrzymałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No to, co tu jest taką istotą w tym, co mówi nam Syrach. Ja w ogóle bardzo lubię ten rozdział, on do końca jest piękny. Ale on chce pokazać, że no, od młodości stawałem walkę o mądrość, tak? Szukałem jawnie mądrości w modlitwie, czyli widzi, że ta mądrość to nie jest tylko w książkach, tylko w modlitwie, że Bóg jest dawcą prawdziwej mądrości, żeby nie mylić mądrości z wiedzą. Ale potem mówi, że tą wiedzę wprowadziłem w czyn. I to jest istotna rzecz. A teraz zobaczcie, bo to mi się bardzo z naszym życiem wiąże, nie? Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. No i no teraz to życie mamy takie mega mocno podróżujące. Dlaczego? No to może nieskromnie zabrzmi, ale tą mądrość Bożą trzeba zanieść innym. To po prostu o to chodzi. My z tego powodu idziemy. I to co przekazujemy, no to Słowo Boga w dość przystępny sposób po to, żeby ludzie zapragnęli. Oczywiście nasze głoszenie nie zmieni życie twojego czy czyjegoś, ale nasze głoszenie może sprawić, że ty będziesz chciał szukać mądrości Bożej. I ta mądrość Boża jest potrzebna potem w każdej sferze twojego życia. I też widzę sfery, w których ta moja mądrość Boża jeszcze nie funkcjonuje. Na przykład przepracowanie, nie? O tym rozmawialiśmy my też rano. To nie jest coś, co służy, nie? Że trzeba też gdzieś tam o siebie zadbać, bo ciało mamy tylko jedno, nie ma go więcej. Ale to, co też mówi nam Syrach, zobaczcie, mówi, że do końca szukać jej będę. Czyli pokazuje, to jest zadanie na całe życie. Ja ciągle mogę być mądrzejszy w Panu. A to druga rzecz, Bóg ciągle ma dla mnie więcej, ciągle może więcej mi objawić, ciągle może więcej swojej mądrości dać mi, człowiekowi. I to jest coś takiego absolutnie pięknego. No i teraz potem, co mówi, postąpiłem w niej temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. I bracie, siostro, taką miałem dzisiaj rozkminę rano, tak leżałem w łóżku i ciężko było odpalić dziewię, Boże. Ale jakie to jest niesamowite, że właśnie wprowadziliśmy w czyn to, co już nam Bóg objawił, a jeszcze wprowadzimy to, co nam objawi. Ale to wprowadzenie w czyn daje nam takie niesamowite życie. Niesamowite, no pełne przygód. Może niektórzy będą za pełne przygód, ale ono jest takie z poczuciem sensu. Cały czas żyję z takim poczuciem sensu. I to jest niesamowite, jak spotykam ludzi, którzy żyją z brakiem takiego poczucia. I to mi pokazuje, że no największym sensem w życiu człowieka jest służyć Bogu, nie? Czy wypełnić wolę Boga. Więc bracie i siostro, skierowałem ku niej moją duszę, ku tej mądrości Bożej na modlitwie i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Czyli też widać, że w tej drodze mądrości będzie musiało nastąpić oczyszczenie też moich intencji. Z nią od początku otrzymałem rozum i dlatego nie będę opuszczony. Amen. Amen. I dzisiaj mamy Psalm 15. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto będzie przebywał w Twym świętym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. No, ten psalm jest bardzo taki pouczający. Taka Boża mądrość płynie z tego psalmu, z tego słowa. No i tutaj to, co można zrobić, żeby doświadczyć, odpowiedzieć jakby na to pytanie, bo to jest postawione pytanie, kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, i kto zamieszka na Twojej górze świętej? Kto? I Słowo Boże zawsze odpowiada, tu nie ma jakichś ukrytych treści, umów z gwiazdką, tylko bardzo jawnie Słowo mówi, kto tak postępuje, ten będzie doświadczał tego, że nigdy się nie zachwieje, że jego życie będzie postawione na skalę, że będzie mocne i on będzie mocny w Panu, ten człowiek. Jest to tutaj dużo, dużo wyzwania i takiej pracy nad sobą, tak? No, postępować nienagannie, działać sprawiedliwie, mówić prawdę w swym sercu, panować nad językiem, tak? Żeby nie szerzyć oszczerstw. Nic złego nie czynić bliźniemu, nie ubliżać sąsiadom, szanować tego, kto oddaje cześć Bogu, dotrzymywać niekorzystnej nawet dla siebie przysięgi, nie wydawać swych pieniędzy na lichwę i przeciw niewinnemu nie dać się przekupić. To nie tylko pieniędzmi, ale też i myślą, i słowem, i czynem, tak, żeby mieć na uwadze właśnie też czyjąś niewinność i nie postępować przeciwko temu człowiekowi, bo ktoś tak powiedział, nie? I to, słuchajcie, no 10 rzeczy tutaj wyliczyłam i kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje, więc może warto sobie wypisać listę z tego psalmu, tych wszystkich rzeczy i zobaczyć tam siebie, czy ja tak postępuję. Czy ja już jestem tym człowiekiem, który tak właśnie postępuje? I to są trudne rzeczy, to są tak naprawdę zadania, ale też i wyzwania. No bo gdzieś na przykład rzucamy jakieś słowo, będę, ale potem, o kurczę, nie dam rady, nie mam siły, tu musiałbym, czy musiałabym z tego i z tego zrezygnować, co byłoby dla mnie miłe i dobre i radosne i wesołe. No a jednak muszę to zrobić. Nie, to jednak to odwołam. I już nie dotrzymujemy w tym słowa. Tak? Może warto najpierw się zastanowić, zanim da się komuś jakieś słowo. Zobaczyć, czy ja na pewno tego chcę, a nie tylko na tak o szybko puścić na wiatr swoje słowo i później go nie dotrzymywać. I ja myślę, że też w swojej posłudze doświadczamy tego, że tu powiemy, tak będziemy, a potem rezygnujemy z rzeczy, które byłyby dla nas dobre, miłe i przyjemne, no bo chcemy dotrzymać tego słowa, które daliśmy, nawet jeżeli jest to gdzieś tam dla nas trudne. No i to panowanie też nad swoim językiem, no te wszystkie zadania, naprawdę dzisiaj bardzo mocno i bardzo taki jasny, krótki sposób Słowo Boże postępuje, jak stać się człowiekiem mocnym w Panu. To jest dzisiaj przepis. Amen. Amen. Kolejne czytanie znowuż nam mówi, no podobnie jak pierwsze i jak psalm z Filipian 3 rozdziału, Paweł mówi o sobie, więc posłuchajcie. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię.
Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. No i tu mamy, znowu widzicie, kwestia tego, można też poniekąd powiedzieć, zajechania się, tak, że, bo jak on mówi, że pędzę ku Chrystusowi, no to znamy życie świętego Pawła, też wiecie, że to jest mój idol i on mi zawsze pokazuje, że jak już się nie chce, mówi, to jeszcze można, bo w Bogu można więcej. I on tutaj nam pokazuje, próbuję znaleźć to zdanie, zarówno w mocy, jak przy zmartwychwstaniu, jak i udział w jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. To upodobnianie się do jego śmierci w tych cierpieniach, no to jemu chodzi o to, że po prostu zapominam o sobie, stąd pisze to wcześniej, nie? Że nie moje sprawy są ważne, ważne są sprawy Królestwa i moje życie, znaczy Królestwo nad moje życie, o, w tą stronę, Królestwo nad moje życie, że kochani, no w posłudze trzeba jednak płacić cenę. My na przykład mamy taką teraz nieprzyjemną sytuację, że nasz syn teraz jest u naszych przyjaciół i to jest przyjemna część tej sytuacji, a nieprzyjemna jest, że Samuelek zachorował na przykład, nie? I tam biedny sam teraz cierpi, a my rodzice jesteśmy 400 km, 350 od niego i to jest trud, nie, żonko? I to jest trud i dla Samuelka, i dla nas. Jak wspomnę całą historię naszego życia, to tak zawsze jest, jak się jest w tej posłudze, no to coś się traci, nie? I to jest trud. Oczywiście przyjaciele się nimi zajęli, tam dali mu Nurofen, no już widać, że jest fajnie, ale generalnie jest to jakieś rozdarte serce ojca, matki w tą stronę, no bo co teraz zrobić? Tutaj ma przyjść tyle ludzi, co mamy to rzucić, pojechać. No jest to gdzieś tam jakiś kłopot, nie? I zobaczcie, to cierpienie szczególnie dla ludzi żyjących jako świeccy, bo jak jestem księdzem, no to nie mam żony, nie mam dzieci, nikogo nie zostawiam, nikogo nie ranię w takim sensie, nie? A tu, jeżeli żyjemy jako rodzinę, jest to na pewno duży kłopot, nie? No i teraz kolejna rzecz, bo Paweł tu opisuje to wszystko, co robi, tak? I teraz mówi, że mamy też zarówno mocy jego zmartwychwstania, czyli też mówi, możemy korzystać w posłudze z jego mocy i my często widzimy przejawy Bożej mocy. Wszędzie tam, gdzie posługujemy, ona jakby najtrudniej jest kierowana do swojej rodziny, bo to ktoś z zewnątrz musiałby się o to postarać, ale też się oczywiście tak zdarza. Mówi, z jednej strony możemy korzystać z Bożej mocy, ale z drugiej strony mówi, będziemy też mieli udział w cierpieniach i te cierpienia będą, czy to rozłąka w rodzinie, czy czasem bieda, niedojadanie, niedosypianie, codziennie spać na innym łóżku. To też nie jest łatwe, że to jest trudne, te tysiące kilometrów i to jest też ten udział, kochani, w tych cierpieniach. To jest ta cena, którą się płaci za to, żeby Boża moc i Boże Słowo się poszerzało. A potem dalej mówi, nie mówię, że już to osiągnąłem, już się stałem doskonały, lecz pędzę, bym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa. Więc kolejną rzecz, którą nam tu mówi Paweł, to ja mam dążyć do doskonałości. Mam nie poprzestać na czymś. Mam dążyć do doskonałości. Mówi, jeszcze nie zdobyłem, ale wiem, że to jest kierunek. I on tu nie mówi, że to jest kierunek dla ludzi już martwych, którzy będą w niebie, tylko że my to możemy osiągnąć tu na ziemi. I też widzę po nas na przykład, że stajemy się coraz doskonalsi, coraz bardziej zmienieni, coraz bardziej lepsi dla siebie. Uczymy się tego i to jest piękne. Dziękuję Ci, żonko. Dziękuję Ci, Maciu. Amen. Dzisiaj mamy w aklamacji fragment Ewangelii. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I dzisiejsza Ewangelia. Z Jana 15, wersety 9-17. Cudowny fragment, przepiękny. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Ja kocham ten fragment, on jest tak bogaty, tak niesamowity. Pokazuje tą miłość, do której my jesteśmy zaproszeni. Jezus mówi tutaj tak jasno, jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Czyli my i czerpiemy, Jezus nas kocha i mówi tutaj, że ja was kocham. Kocham was, ponieważ Ojciec też mnie umiłował, tak i ja was umiłowałem. Czyli to doświadczenie miłości, które płynie z serca Ojca do Jezusa. Jezus tego nie zatrzymuje dla siebie, tylko daje swoim uczniom, tak? I mówi, ja was tak kocham, jak mnie umiłował Ojciec. Ojciec pełni, bez żadnych braków, kocha Jezusa. To jest tak wielka miłość przekraczająca wszelkie myślenie i rozumienie nasze. I taką miłością zostaliśmy umiłowani, która przekracza nas. To nie jest miłość od do, tylko to jest miłość totalnie przekraczająca nasze myślenie, rozumienie, zachowanie, nasze serce, naszą inteligencję. Wszystko, wszystko przekracza Boża miłość wobec nas. Jezus mówi, trwajcie w mojej miłości, trzymajcie się mojej miłości. Jeżeli będziecie zachowywać moje przekazania, będziecie trwać w miłości mojej. No, zachowywać przekazania Jezusa, to zachowywać to wszystko, co On powiedział. A żeby zachowywać, co powiedział, trzeba znać Ewangelię. Czyli, i słuchajcie, czytać ją cały czas. To nie jest, że przeczytałam Ewangelię. Ile razy? Czy ty ją tylko przeczytałeś, czy przeczytałaś? Czy ty ją znasz, tak? I trwasz w tym Słowie? Czy to Słowo jest w tobie? To czytanie Ewangelii musi się dziać cały czas. Skończyliśmy czytać wszystkie cztery, zaczynamy od początku i znowu od początku, i znowu od początku. Ja już nie liczę tego, ile razy przeczytałam tę Ewangelię, tylko raczej patrzę na to, ile tej Ewangelii jest we mnie. Ile tego Słowa jest we mnie? Ile już się osadziło we mnie? Jak żyję tym Słowem, co powiedział Jezus? Jak w tych najmniejszych takich sytuacjach, bo to się sprawdza w tych najdrobniejszych emocjonalnych sytuacjach, czy to Słowo trwa we mnie? Ja widzę, tu już jest, ale nie, tu jeszcze nie ma. Tu jeszcze nie ma tej Ewangelii we mnie. Jeszcze nie trwam w tej Ewangelii, w tej sytuacji. I to jest taki też właśnie sprawdzian w codzienności. I to wszystko oznajmił, no bo Jezus też, zobaczcie, mówi, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca. Jezus wypełnia wolę Ojca i jakby cała misja Jezusa to jest wypełnienie woli Ojca, Jego przykazań. I Jezus cały czas nam też wskazuje na to. I to nam wszystkim powiedział, że to wypełnianie Ewangelii nie jest dla nas jakimś ciężarem wielkim. Oczywiście my się zmagamy ze sobą, ale zmagamy się ze swoją ciemną stroną mocy w nas. A Jezus nam to powiedział, aby radość, Jego radość była w nas i aby ta radość nasza była pełna, czyli taka bez braków. Czyli potrafię się radować w każdej też sytuacji, że nie mam braków w radości, nie przeżywam smutku, depresji, że ja po prostu żyję w radości Bożej, Bożej radości, tej takiej prawdziwej, która jest taka też życiodajna. No i tu jest dużo też o tej takiej miłości wzajemnej między nami, wszystkimi ludźmi, nie tylko z tymi, którzy żyjemy blisko, tak, żoną, mężem, rodzicami, dziećmi, w tych wszystkich relacjach rodzinnych, ale Jezus zaprasza nas naprawdę tutaj do miłości wzajemnej, tam gdzie jesteśmy. I idzie dalej,
ponieważ on oddał życie z miłości i poszedł do końca i zaprasza, tak? No, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich, nie? Tu akurat Jezus dał nam taką, no, świetne zawiasy nam zrobił, bo dotyczy to przyjaciół swoich. I też my się stajemy przyjaciółmi, nie jesteśmy sługami. Zobaczcie, że Jezus też w tym słowie jest o miłości, o radości. I kolejną rzeczywistość, którą Jezus pokazuje w tej Ewangelii, to pokazuje relacje przyjaźni, że nie jesteśmy sługami, że my nie mamy zasługiwać sobie na Bożą miłość, czy Bożą przychylność, Bożą obecność. Jezus nas zaprosił stopień wyżej, zaprosił nas do relacji przyjaźni. Czyli przyjaciel już nie zasługuje, przyjaciel jest częścią życia tej osoby, przyjaciel jest częścią mojego życia. Ja mu powierzam moje tajemnice, moje trudności, z czym się zmagam w swoim sercu, dzielę się radością właśnie z moim przyjacielem, tak? I dzielę z nim też moje życie. No, w moim życiu jest tak, że moim przyjacielem jest mój mąż i ja dzielę się z mojego serca tym, co jest w moim sercu. Mam też taką przestrzeń, poczucie bezpieczeństwa, tak? Że nie będę tutaj oceniana, że mogę po prostu podzielić się absolutnie wszystkim z moim mężem, który jest moim przyjacielem. I Jezus nas zaprasza właśnie do takiej relacji w pełni poczucia takiego bezpieczeństwa, że ja już nie muszę zasługiwać, robić setki, tysiące rzeczy, dziesiątki rzeczy, czy może pięciu rzeczy. Bo jak to zrobię, to zasłużę sobie na miłość Bożą. Nie ma czegoś takiego. Jesteśmy wyzwani, żeby być Jego przyjaciółmi. I On nas wybiera też. Zobaczcie, że mówi, nie wy mnie wybraliście. To nie Ty wybierasz mnie. To ja wybieram Ciebie. Tak? Ja jestem Twoim Stwórcą. Ja wybieram Ciebie. Do tego wszystkiego, co tutaj, co tu jest do miłości, do przyjaźni, do radości. I przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. I teraz jaki ma być ten owoc? I też, aby owoc wasz trwał. Czyli to, co robicie, bo ja was do tego wybieram, to ma to być trwałe. Nie rozwiać się jak pył na wietrze, ale ma to też być trwałe. I wiecie, jest piękne, jak spotykamy ludzi, którzy po latach mówią, przychodzą i dzięki za waszą posługę, bo 15 lat temu, bo 10 lat temu to się wydarzyło i moje życie jest przemienione i jest uratowane moje małżeństwo, nasza rodzina i to rozkwita i to jest, to się dzieje. I to jest niesamowite. To słowo mi to też potwierdza. No i ta obietnica, która jest na końcu dzisiejszej Ewangelii. No, aby owoc nasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek poprosicie w imię moje. O cokolwiek poprosicie w imię moje. I my cały czas idziemy w tym słowie i uczymy się tego, żeby właśnie prosić Boga i otrzymywać w imię Jezusa. I to wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Dużo tu pouczenia, ale jest też piękna obietnica, którą daje Bóg i no ja w to wchodzę i chcę odbierać tę obietnicę. Amen. Amen. Więc jeśli, kochani, pozwolimy się wybrać Bogu, tak? Czyli powiemy Mu to, co Paweł, powiemy to, co Syrach wcześniej, to wszystko będzie udziałem naszego życia. I naprawdę możemy o cokolwiek potrzebujemy poprosić Boga i Bóg nam to wszystko da. I widzimy to z Sylwią cały czas w życiu, że tak jest. Ale oczywiście nie dlatego służymy, żebyśmy mogli prosić, tylko służymy dlatego, że zostaliśmy wybrani i służymy dlatego, że czujemy relację miłości. Więc Ojcze, my Ci oddajemy teraz ten czas, dzisiejszy dzień, też dzisiejsze uwielbienie, Panie. Oddajemy Ci, Panie, cały teraz też ten poniedziałek, kiedy będzie to antidotum. Oddaję każdą osobę, która nas słucha, Panie. Oddaję wszystkie osoby, które czują Twoje wybranie i te, które jeszcze nie czują, Panie, że są zaproszone, ale przede wszystkim do przyjaźni z Tobą. Przede wszystkim do przyjaźni, bo Panie, w Twojej miłości nie ma niewolnictwa. W Twojej miłości, Panie, jest cały czas radość, Panie. I spraw, żebyśmy nie robili dzieł dla Ciebie, Panie, ale Twoje dzieła pełnili. Byśmy pełnili Twoje dzieła, ale Twoje dzieła, Panie, wynikają zawsze z relacji przyjaźni. Ja Ci dziękuję, Boże, w tym miejscu, że Ty jesteś moim przyjacielem, że jesteś moim dawcą życia, że Ty jesteś tym,
który zna mnie i którego ja mogę poznawać coraz bardziej. Dziękuję za to, co już mi objawiłeś o sobie, a jeszcze bardziej dziękuję za to, co będziesz mi objawiał. I prowadź mnie, Duchu Święty, Twoimi drogami, aby moje życie przynosiło prawdziwy owoc w świecie. Niech imię Twoje będzie błogosławione, uwielbione i wywyższone. Chwalę Cię, Panie, wielbię Cię i błogosławię. I dziękuję za to, co uczyniłeś, czynisz i będziesz czynił. Amen. Amen. Chwała Ci, Jezu. Ja mam obraz takiego pokarmu, który Bóg nam daje, abyśmy właśnie się nim nasycali, abyśmy przyjmowali. I też zapraszam Cię, bracie i siostro, żeby właśnie w chwili ciszy stanąć przed Bogiem i przyjmować teraz, właśnie w tym momencie przyjmować to, co Pan wysypuje na nas. Naprawdę wysypuje taki pokarm. Ja mam świadomość, że ja widzę kapcie takie domowe. I pytam Boga, o co chodzi. I Bóg mówi, że jest ktoś, kto nie lubi chodzić w kapciach, a często choruje, nie? I Bóg mówi, zacznij po prostu nosić kapcie. Taka prosta rzecz. Chwała Ci, Panie. I też mam osobę, która cierpi w odcinku szyjnym kręgosłupa. Też Pan Bóg przychodzi do Twojego kręgosłupa i go uzdrawia. Chwała Ci, Panie. I też Pan Bóg przypomina komuś, Ty kiedyś ukradłeś. Czyli okradłeś kogoś i Bóg mówi, wynagrodź to i napraw tą krzywdę. Chwała Ci, Panie. Pan Bóg przychodzi teraz do osoby z taką wielką miłością i daje Ci doświadczenie takiego dziecka Bożego. I widzę Cię z takim właśnie lizakiem w kształcie serca. Ten lizak ma dla Ciebie jakieś znaczenie. I Pan Bóg teraz odpowiada na to pragnienie miłości i wypełnia Cię swoją miłością. Amen. I też jest ktoś, kto żyje w takim mocnym poczuciu niesprawiedliwości, bo to dotknęło Ciebie i Ciebie zraniło bardzo głęboko, ale Bóg Cię dzisiaj zachęca, wybacz. Wybacz, a uwolnisz swoje serce i zobaczysz moje błogosławieństwo. Chwała Ci, Panie. I też jeszcze mam powiedzieć tej osobie, która ukradła, bo nie dokończyłem, że właśnie jak wynagrodzisz to, naprawisz ten błąd, przeprosisz tą osobę, to też zobaczysz właśnie Boże błogosławieństwo. Ono przeniknie całe Twoje życie, a przez Ciebie Twoją rodzinę. Chwała Ci, Panie. Też mam obraz osoby, która odbiera akt notarialny. Otrzymujesz ziemię, podpisujesz tam ten akt notarialny tej własności. Masz już to, ale to zostało okopione bardzo dużym podziałem, złością, nienawiścią. I pytaj się Boga, co Ty możesz zrobić w tej sytuacji, bo Pan będzie chciał Cię użyć do pojednania, bo to, że Ty to teraz masz, to jest Twoje, ale też powstał duży taki spór wokół tego. I pytaj się Boga, jak Pan ma Cię w tym poprowadzić. I poddaj się też Bogu, aby mógł wprowadzać pokój w Twoją rodzinę, w całą rodzinę, przez Ciebie właśnie. Chwała Ci, Panie. Też mam obraz kapłana, który ogląda też tą antidotum. I od dawna w Twoim sercu jest takie pragnienie, żeby w Twojej parafii, tam gdzie posługujesz, żeby tam była też tłumaczenie słowa, czyli kazanie w tygodniu, bo jest tylko w niedzielę i w święta, a w tygodniu nie macie tłumaczenia. I Bóg Cię zachęca, żebyś to wprowadził, żebyś tam na obszarach, których posługujesz, żebyś głosił słowo, bo tego właśnie ludzie potrzebują, żebyś tłumaczył to słowo, które było. I też Cię Bóg zachęca do tego, żebyś nagrywał te kazania, ponieważ On kiedyś z tego zrobi użytek i zobaczy, że to będzie niesamowity użytek. I chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Jeszcze też mam osobę, która modli się o pogodę, bo coś tam musisz zrobić na zewnątrz i Bóg Ci pobłogosławi. Będziesz mieć dobrą pogodę. Chwała Ci, Panie. Amen. I chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Bożego dnia, kochani. Elbląg pozdrawia. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz,
napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,